Dzień dobry Państwu Rosto. Dzień dobry. Witam na Galerionie 2013. Co Panu się podoba dzisiaj na tej scenie? No, jesteśmy prawie na mecie tego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych pod nazwą Galerion 2013. No, muszę powiedzieć, że wzruszenie wielkie, emocje, a przede wszystkim pokazane jest przez te osoby, które występowały, osoby niepełnosprawne, do czego one są zdolne, że tak pięknie zachowują się na scenie, tak pięknie deklamują, przedstawiają układy taneczne, muzyczne, no coś wspaniałego. Widziałem, że przy wielu występach był Pan bardzo wzruszony. No byłem wzruszony, no bo jak no chyba każdy człowiek, patrząc na to przedstawienie, był wzruszony. Znakomita inicjatywa i to jest, ten festiwal odbywa się przegląd przy udziale starostwa powiatowego w Bolesławcu. To się odbywa głównym organizatorem, który wyszedł z taką inicjatywą, to jest wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń. Natomiast ja otrzymałem prośbę takie, żebym to przeprowadził na terenie powiatu bolesławieckiego. Więc to jest przedsięwzięcie, gdzie są zaangażowani ludzie starostwa powiatowego, ale jest to impreza, jak można tak nazwać, przeprowadzona i sfinansowana przez Urząd Marszałkowski. Sceneria tego przeglądu jest fantastyczna, bo to nowy, stary teatr. Sceneria jest wspaniała. Osoby, które zaangażowały się w prowadzenie tego, to jest Katarzyna Jegasiewicz, Mularczyk oraz pani kierownik warsztatu terapii zajęciowej Justyna Ziółkowska, pokazały tutaj duże zaangażowanie, duży profesjonalizm. Tak samo wnętrza teatru, pomoc dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, pana Łętowskiego, no to się w całość jak gdyby złożyła i jest wspaniałe takie widowisko. Chciałem jednocześnie tutaj już korzystając z okazji podziękować panu staroście Cezaremu Krzyżyckiemu, panu Kwaśniewskiemu, że jeżeli miałem jakieś wątpliwości, pomagali mi w realizacji tego przedsięwzięcia, bo przedsięwzięcie było bardzo, bardzo duże. Widać było z tego, że wymagało wiele czasu, wiele prób, zaangażowania w czasie wolnym. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam w tym. A szczególne słowa uznania chciałbym złożyć dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciela pani Bogusławie Kulińskiej, dyrektora Wydziału Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim Urzędu Wojewódzkiego Wrocławia. Ja myślę, że największe podziękowanie również trzeba złożyć artystom z niepełnosprawnością. No to właśnie na ten taki pokaz, można to powiedzieć tak, to jest zasługa artystów, ich opiekunów, bo było to coś wspaniałego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.